mi się bardzo podoba. Tak? No, no właśnie. Czy bohaterka dzisiejszego dnia wyraża zgodę na rozpoczęcie? Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. Moi kochani, w 2005 roku to pomieszczenie otrzymało nazwę i zostało ochrzczone jako Galeria Zakładka. Zakładki tłumaczyć nie muszę, bo założyły tę galerię dwie pracownice naszej biblioteki szkolnej. Natomiast czemu galeria? Nietypowe jak na bibliotekę, nie w każdej bibliotece takie miejsce można znaleźć. Ale pasje, które już wtedy w sercu drgały pani Elżbiecie Suchowieckiej, spowodowały, że miała taką potrzebę. To miejsce, ci, którzy odwiedzają nas częściej, żyje cały czas. Co miesiąc zmieniają się wystawy, co miesiąc gościmy tu innego twórcę. Tak się składa, że nasza Ela Suchowiecka, przepraszam za kolokwializm, ale mówię nasza, bo jest naszą emerytką szkolną, ale nie zerwała z nami kontaktu i razem ze swoim Stowarzyszeniem Artystów Plastyków Amatorów często u nas gości. Mieliśmy tu nawet plener jej podopiecznych, bo piastuje w tej chwili stanowisko szefowej tego stowarzyszenia. Dzisiaj mamy natomiast ogromny zaszczyt gościć trochę jej rodziny razem z Elą. Mamy dzisiaj batiki. O technice powie na pewno nam sama Ela. Ja tylko nadmienię, że ta technika w krajach Indonezji, Azji, Tajlandii jest sztuką, która została podniesiona do rangi dziedzictwa kulturowego UNESCO. Sztuka bardzo trudna, trzeba mieć tu ogromną wyobraźnię, zaplanować sobie tę pracę, bo to, co Państwo widzicie najciemniejsze, jest końcem pracy, a to, co jest najjaśniejsze na batiku, od tego zaczynamy. Technika barwienia tkaniny pomalowanej woskiem wymaga wielkiej dyscypliny, ale i ogromnej wyobraźni, a tej naszej Eli nie brakuje. Ale sama technika jest trudna, natomiast przenieść tą techniką fotografię z albumu rodzinnego na płótno, to już jest majstersztyk. Proszę mi wierzyć, że kiedy ustawialiśmy tutaj wystawę i ja już tę wystawę widziałam w innym miejscu na terenie naszego miasta, ale nie wypadało mi tak z nosem przy obrazie stać. Tutaj mogłam sobie na to pozwolić. Szanowni Państwo, jak podejdziecie do każdej z tych prac, to poznacie klimat fotografii lat 50., 40., 70. Od razu klimat każdej tej pracy powie Wam dużo o członkach rodziny pani Eli. I to, że wpuściła nas do rodzinnego albumu, a jest członkiem naszej szkolnej rodziny, to dla nas wielki zaszczyt, wielkie wyróżnienie. Chodźcie tu, dziewczyny moje kochane. Chciałyśmy, droga Elu, złożyć Ci serdeczne podziękowania tym jesiennym bukietem w tonacji Twoich batików. Podziękować Ci, że chcesz się dzielić z nami Twoją radością tworzenia. Chcesz pokazać, że nie stoisz w miejscu. A dla mnie, przyszłej emerytki, jest to dowód na to, że jeszcze wiele wyzwań przede mną, a Twoje prace powodują, że pokłady pokory we mnie się wyzwalają, bo widzę, ile jeszcze się muszę nauczyć, ile jeszcze nie potrafię. Elu, dziękujemy Ci, że jesteś cały czas z nami i życzymy Ci kolejnych pomysłów na kolejne prace. Wszystkiego, co zdrowe. Wielkie brawa dla nas. Nasz adres dla Ciebie, a tu jest skromny upominek. Książka o aktywnej kobiecie, tak jak Edith Piaf, tobie też nic nie brakuje. I mamy nadzieję, że teraz dziękuję Ty powiesz bardzo. Nam parę słów. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tak, nie jest to pierwsza wystawa, bo już wiele tu było wystaw, ale mam nadzieję, że i nie ostatnia wystawa, że
że będę mogła tutaj wystawiać swoje prace, no nie wiem, że opowiem tak jak niektórzy mówią, do końca życia i dzień dłużej, tak? Dobra. Na pewno. I oczywiście zachęcam też innych, bo na pewno tutaj też drzemią różne talenty, więc tak jak pani dyrektor mówiła, że co miesiąc tutaj zmienia się wystawa i to jest prawda, zawsze tak było. Szczególnie tu właśnie do młodzieży te kieruję te słowa. Malujcie, rysujcie i wystawiajcie tutaj, bo macie gdzie, tu możecie zobaczyć. Grudno będzie wystawa naszej uczennicy. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję pani dyrektor. To my dziękujemy, a wszystkich państwa, może ktoś ma ochotę zabrać głos, serdecznie proszę, zapraszam do oglądania tych przepięknych prac, prac nostalgicznych, prac, które pokazują coś, czego już nie ma, a co dzięki starym zdjęciom i technice opanowanej przez Elżbietę perfekcyjnie jest nam dzisiaj dane oglądać. Zapraszam do oglądania. Ja może też nawiążę do tej wypowiedzi, co pani dyrektor powiedziała, że tutaj no, ten talent, perfekcja, wyobraźnia, tak? Powiem jeszcze coś takiego. To jest praca, to jest robota dla osób niecierpliwych. Dlatego, że paradoksalnie batik, który wymaga dużo cierpliwości, takiego skupienia właśnie, wymusza to i czasami powoduje to, że człowiek musi się zatrzymać i zwolnić. No bo jak będzie szybko robił, no to sknoci. Po prostu sknoci, do niczego się nie będzie to nadawało. Dlatego i to mnie też wciągnęło, bo to tak powoduje, że ja muszę właśnie zwolnić tempo i tak bardziej się skupić. A to dla zdrowia wiadomo, że zawsze wskazane. Może jakieś pytania są? Gdzie i w jakich latach były robione te fotografie, które później pani na batiki przyniosła? Więc tak, takie najwcześniejsze prace, znaczy zdjęcia, robił mój tato, kiedy jeszcze nie założył rodziny, więc to były tak początek lat 50. Są tutaj właśnie prace na podstawie takich zdjęć. Nie mylić ławeczki z rancza oczywiście. Tak, ale 50. XX wieku. Tak, XX wieku, tak. No tak. W zeszłym wieku. Tak, XX wieku. Bo mam oczywiście też zdjęcia rodziny z końca XIX wieku, ale to jeszcze przede mną. Być może, że zrobię, być może, że tak, jeszcze coś tam zrobię. Tyle, że tamte zdjęcia mają taki inny charakter, bo są takie pozowane, ustawiane. A ja lubię, żeby taki jakiś był luz, swoboda, prawda? Coś trochę tak inaczej, nie do końca, żeby to było tak ustawione w zakładzie fotograficznym. Bo taka jest prawda, ale tych zdjęć też dużo nie mam, bo no, moi rodzice pochodzili ze wsi. No to wiadomo, że w tamtych czasach to ludzie mieszkający na wsi to nie mieli tak możliwości, żeby robić sobie zdjęcia, żeby jeździć do fotografa, do zakładu fotograficznego. Zupełnie inne warunki. Ale kto wie, może zrobię też te prace na podstawie tych zdjęć. A jakie okolice? A okolice to są tak, to jest tak miejscowość, gdzie ja się urodziłam i mieszkałam, dzieciństwo spędziłam, to jest Elbląg. To jest Elbląg i są tu takie elementy z Elbląga, których już nie ma w ogóle w Elblągu, ale niektóre rzeczy jeszcze tam się zachowały. Następnie tu jest miejscowość, skąd pochodzili moi rodzice. To jest Podkarpacie. To jest Podkarpacie, okolice Jarosławia. Znam. No i wiem, że pan to zna, bo rozmawiałam z córką. I na przykład to tutaj moja babcia, to jest miejscowość Roźwienica, tak? To jest 8 km od Jarosławia. Bobrówka. 3 kilometry od Surchowa. W Surchowie urodził się Aleksander Fredro. Tak przypominam tylko. Także takie różne miejscowości, ale nie tylko, bo tu jest akurat klasztor nad Wigrami. I to jest właśnie takie, bym powiedziała, takie późniejsze. To jest takie późniejsze, to już lata 70. No tak po prostu bardzo mi podobało się to zdjęcie, które zrobiłam i myślę sobie, a wezmę, jeszcze przerobię na batik. No, ale są też takie właśnie rzeczy, na przykład, no najwięcej to jest z Elbląga, tak? Jest z Elbląga, tutaj ta ścieżka kościelna jest, która tam do katedry prowadzi. Przez wiele lat była zamknięta, nieudostępniana, a ja pamiętam ją, jak byłam takim dzieckiem i to chodziłam tą ścieżką, no i zdjęcie mam zrobione i na podstawie tego zdjęcia zrobiłam batik, tak? Chodźcie tutaj.
Także no tak z różnych takich miejsc, nie wszystkie tutaj są, bo tutaj nawet mówiłam, że miałam taką sytuację, miałam zdjęcie zrobione z takiej miejscowości Pruchnik też w okolicach Jarosławia, no ale tego batiku już nie mam. Taki starszy pan się do mnie zwrócił z prośbą, żebym mu sprzedała ten batik. No sprzedałam, no bo on stamtąd też pochodził. No także, no to różne. No, na razie tak jeszcze tego cyklu nie zamknęłam, także jeszcze planuję kilka prac domalować, zrobić, dorobić. Jakieś pytania może? Którą technikę bardziej lubisz? Czy batiki, czy takie tradycyjne malarstwo? Ja wiem, no jedną i drugą, no i tą, znaczy bardzo lubię malować farbami olejnymi, no i ten batik, może batik dlatego, że batik to jest taka niewiadoma, taka tajemnica jest, jak się zaczyna i tak jak pani dyrektor mówiła, że właśnie zaczynamy od najjaśniejszego, to faktycznie jak się położy to pierwszą plamkę wosku na tkaninę, to nie wiadomo co to będzie. I trzeba mieć tą w głowie ten rysunek, ten szkic. I to jest tak, no ja się posiłkuję zdjęciem, tak? Patrzę na to zdjęcie. No i coś tam rysuję na tkaninie, ale każde moczenie tkaniny powoduje, że ten szkic zanika. I trzeba na nowo odtwarzać w pamięci to i dalej właśnie nakładać ten wosk. Bo i taka praca robi się miesiącami, bo tak taka sesja malarska to tylko jest jedno moczenie, bo tak jak tutaj te gąski pomalowałam, zrobiłam je białym woskiem pomalowałam i muszę już wtedy zanurzyć do farby, przeważnie się zaczyna od najjaśniejszej farby, no to już są białe gąski, no to do bladożółtej, później bladą żółtą, tam gdzie jest ten żółć położona, to trzeba zamalować znowu to woskiem. I znowu do ciemniejszej farby. I tak stopniowo do ciemniejszej farby, coraz ciemniejszej, na końcu zanurza się w granacie, czy tam w czerni, to, czy w jakimś po prostu ciemnym barwniku. Także tak to wygląda. No i w sumie tak, jak całość jest pokryta woskiem i zamalowana, to jeszcze tak nie wiadomo co to jest, tego się jeszcze nie widzi. Dopiero piękno i urok wychodzi tej pracy, jak się wyprasuje żelazkiem. No bo później to wiadomo, no to każdy wie, że wosk z serwetek, z obrusów się zawsze ściągało żelazkiem, trzeba było przez bibułę sprasować. Tak samo i tu obkłada się taki batik papierowymi ręcznikami, gazetami i się prasuje do momentu wyciągnięcia całkowicie wosku. I wtedy widzimy, jest ten efekt końcowy, ta praca, obraz. Jak długo pani do takiego mistrzostwa dochodziła? To jest mistrzostwo. Słuszne słowo. Ja batiki robię od 2004 roku. I robię to pod kierunkiem dr Iwony Wolińskiej-Walędzik. Trzymam się jej kurczowo, nie odstąpię, to jest moja mistrzyni. Ona najlepiej się zna na batiku, jak jest taki moment, że ja już nie wiem co mam zrobić, bo już mi się wydaje, że wszystko zrobiłam, a nie jestem do końca zadowolona. I Iwona powie, to włóż teraz do różowej farby. No jak to, przecież już czarna jest położona, włóż do różowej, do jakiejś jasnej. I wtedy zupełnie co innego wychodzi, bywa też tak. No i właśnie to jest to. No. No i mam nadzieję, że będę nadal przy tych batikach trwała, nie będę odchodzić. Ale lubię też, tak jak tutaj koleżanka pytała się, farbami olejnymi malować, no mniej akrylami, bo akryle to takie bardziej plenerowe, tak na szybko. Ale olejami też lubię, tak. Mieliśmy wystawę olejami. No tak, także tutaj, no i właśnie tutaj plenery malarskie to były takie właśnie też farbami tradycyjnymi, czy te akryle, czy te oleje, no bo batiki to już trzeba robić w pracowni, zdecydowanie to już musi być pracownia, bo to muszą być stworzone warunki, dlatego że to jest praca brudna,
I dostęp do wody musi być, no bo te barwniki, no to one są w dużych miskach, się je rozprowadza, tkaniny się zanurza, później trzeba gdzieś tam suszyć, później muszą być stoły, gdzie jest doprowadzona energia, tak, bo trzeba wosk topić, bo tu się topi jeszcze ta mieszanka do malowania batików, musi być taka specjalna, to jest wosk pszczeli i stearyna. Nie może być sam wosk pszczeli, ani stearyna. Musi być to połączenie, bo powoduje, że wosk wtedy jest na tyle jasny, że daje białą barwę, ale równocześnie jest elastyczny. I w ten sposób. Także to muszą być już warunki pracowniane. Jeszcze jakieś pytanie? A jakieś osiągnięcia w zakresie batiku? Każdy batik to osiągnięcie. No słuszne. Nie, no tam to będą tam osiągnięcia. No to biorę udział w przeglądach sztuki nieprofesjonalnej. Co roku wraz z moją grupą, z Klubem Plastyka Amatora Sąsiedzi wysyłamy pracę do Bielska Białej, więc tam kilkakrotnie byłam nagradzana. Także no takie osiągnięcia. Co roku również do Mrągowa na wojewódzkie przeglądy też sztuki nieprofesjonalnej i też... też a ta ostatnia nagroda? Pierwsze miejsce? Teraz. Śledzimy sukcesy, śledzimy. Ostatnia tak. Impresje kobiece w Dybitach. Jest co roku taki przegląd. Też przegląd sztuki, powiatowy przegląd sztuki nieprofesjonalnej kobiet. Kobiece impresje. No to właśnie zajęłam pierwsze miejsce. Tego batiku tutaj nie ma, bo on jeszcze tam wisi, tak? I to jest też taki batik pod tytułem Wspomnienie na podstawie takiego zdjęcia. Też lata 50. Grupa ludzi siedzi na takiej przyczepie traktorowej. Tak jak mi mamusia powiedziała, oni jechali gdzieś do sąsiedniej miejscowości na jakieś występy jechali i się zebrali. Pracownicy POM-u. To był Państwowy Ośrodek Maszynowy, tak? No, bo tam mała pracowała. No i także no, to jest jeszcze w tej chwili w Mrągowie się znajduje ta praca. Ma być przeniesiona do synagogi w Barczewie. To jak ktoś tam gdzieś w pobliżu, to ja zapraszam już od razu. No i w tej chwili do Mrągowa również dwa batiki. Też z tego cyklu dwa batiki ostatnie takie wysłałam. Znaczy zawiozłam na ten przegląd. No, i też z tego samego cyklu. Dlatego tak, tutaj są nie wszystkie prace. Jak staniecie Państwo przy każdej pracy, popatrzcie na szczegóły, bo ktoś, kto w życiu nie bawił się batikiem, nie ma pojęcia. Ja teraz dostrzegłam szczegół w postaci cienia na łydkach babci Eli. Zwróćcie uwagę, że te nogi są jak na fotografii naprawdę, a ten cień na schodkach jest tak, jakbyśmy oglądali prawdziwe schodki. I to jest po prostu Elu mistrzostwo. Jesteśmy bardzo z Ciebie dumni i no ja tylko mogę mieć nadzieję, że kiedyś warsztaty batiku zorganizujemy w szkole. Macie taką ochotę, dziewczyny? Serdecznie zapraszam do oglądania. A ja jeszcze zapraszam, tam na stoliku wyłożone są dwie kroniki. Jedna kronika to jest tutaj szkolna, tak? Szkolno-biblioteczna. I taka jedna pusta, taka, nic tam nie ma, tylko już jest jeden obraz. Już się jest, wpisała. Bo to jest nowa i to jest mój czwarty tom, bo ja ciągnę taką swoją kronikę osobistą dla siebie, dla dzieci, dla wnuków, może jeszcze dalej, tak? I bardzo proszę tam o wpisy. Akurat tak się skończyło, że poprzednią skończyłam właśnie na Dywitach, na tych kobiecych impresjach, a tutaj zaczynam. I poświęcasz komu? No właśnie, każda moja kronika ma dedykację. Już były i mąż, już mężowi dedykowałam, rodzicom dedykowałam, dzieciom i wnukom. No nie wiem, teraz chyba, nie wiem, koleżankom? Bardzo szczególny, zapraszam. Ja nie chciałem mieć wyjścia z pod... Wiemy obowiązki zarządowe, ale...
Dzień dobry, dziękuję. Ja przepraszam, o 12 zaczynałem konferencję u nas w bibliotece, stąd moja obsługa. Także bardzo, bardzo zapraszam do oglądania i no, pytania, może ktoś jakieś takie pytanie na ucho chce. Nie krępuje, to bardzo proszę. Może ktoś chce osobiście pogratulować? Ja będę miała pytanie, bo moi dziennikowie też pochodzą z okolic Jarosławia. Tak? Nawet bym miała interes. I zdjęcie dziadków pewnie w Jarosławie. No, patrz, to jak chyba działa. Tak się dowiaduje przy okazji różnych rzeczy. Nie można mieć kiedy wystawę w Wojewódzkiej Bibliotece. Ale w Wojewódzkiej Bibliotece była w ubiegłym roku wystawa, ale tak nieszczęśliwie się złożyło, że tak naprawdę ona była tylko czynna na jeden dzień. No, ale później, ale też drogą internetową coś tam. Jakaś była rozmowa. Tak nawet nie wiedziałam, jak to się zabrać. Dwa dni się do tego przymierzałam. Gratulujemy panu dyrektorowi pomysłu. Na pewno pomożemy. Zmobilizujcie koleżankę, żeby tam klepnęła termin, a potem to już jakoś poleci. Ale bardzo trudno się dostać do tego. No, bo do tej galerii. Tak. Kolejka, ale po naszej galerii na pewno mamy. Z otwartymi rękami się przyjmiemy tutaj. Ale ja mam zaklepany dla mojego klubu termin. A no, mam zaklepany. Swój jeszcze klepnąć indywidualny. No. Proszę, przejdźcie, skarbę, przejdźcie. A panie chciały się coś zapytać, wiem. Na ucho? Też